Natalia Oreiro, Zbuntowany Anioł. Sì, Cambio Dolor. Pamiętasz w ogóle ten serial, który pojawił się dzięki olbrzymim zasługom telewizji Polsat, która przez lata ten właśnie serial emitowała. Emitowała, tak. No oczywiście, że pamiętam. To był jeden z przyjemniejszych chwil, bo wtedy cała żeńska część rodziny zasiadała przed telewizorem i oglądała, nie było innego wyjścia, trzeba było oglądać Losy Cholito. No i a to najmłodsza... Znasz się w temacie, widzę troszeczkę. A najmłodsza moja siostra w tym czasie robiła ekwilibrystykę na dywanie w rajstopkach, mając 4 lata czy tam 3. Do tej piosenki robiła tak na wszystkie strony. No i cóż, no teraz przyszła kolej na mnie, muszę to samo w rajstopkach zrobić. Natalia Oreiro, wielka gwiazda. Wielka gwiazda. Tak, wielka. Ja pamiętam, jak ona przyjechała do Polski, to po prostu tłumy szalały. No. Czy ty jesteś przygotowana na to, aby... Stać się wielką gwiazdą? Tak, 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 nadszedł czas. Na Natalię Oreiro. Cambio dolor, per libertad. Musisz być bardzo słodka i piękna. Oh shit. A co państwo myślą, że to jest taki łatwy język? Nie jest. Zakręciłaś sobie. Świat jest piękny i cudowny. I ty musisz być... A piosenka jest o tym, że przekuć ból. To. Ale ona nie śpiewa jej na smutno. Ona tutaj Chinkom daje totalnie. I taką złością czasami też. Que vendrá y me cuesta imaginar lo que vendrá. Bardzo dobrze. Tylko ten język. Duże oczka. I na plery. Super. Ta seksualność latynoamerykańska, jak ci z tym? No słuchaj, no ja jestem, jak wiadomo, widać. Jesteś wulkanem seksu. Demonem seksu wampem. Jestem, wampem. Także mi to było bardzo prosto wszystko zagrać, naprawdę. To w ogóle, zrobiłam sobie troszeczkę, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale usta mam nieco większe niż w poprzednim odcinku. Troszeczkę żeśmy tutaj byli u chirurgów i zrobiliśmy po prostu, ale bardzo czy to łatwo. Jest permanentne, czy usuwalne? Nie, już tak mi zostanie. Postanowiłam pójść w seks jednak. Westradaj w seks. Może to jest historyczny moment, bo ja dotykam po raz pierwszy w życiu gwiazdy latynoamerykańską. Nie, no już ustaliśmy, będzie gwiazda polska w Polsce. Ale nie no, teraz będziesz latynoamerykańską. A, teraz to tak. Aż ten demon seksu. Spójrzcie na nią zresztą sami. Kasia Ankudowicz w naszej windzie zamieni się w seksowną Natalię Oreiro. Cambio vidas por un sueño.
Siarkudowicz, a towarzyszył jej Marcin Olszewski. Dziękuję, dziękuję pięknie. Najcudowniejszy partner świata. Małgoniu. Ależ cię wyobracał, że tak powiem. Przede wszystkim uwielbiam twoje poczucie humoru i twój dystans do samej siebie. Poza tym uwielbiam twoje poczucie rytmu i wspaniale się ruszasz. Wokalnie troszeczkę było gorzej, ale umówmy się, że oryginał wokalnie jest... Też nie najlepszy. Tak jest. No i dlatego to właśnie... Jeden do jednego. Śliczna jesteś... Ja śpiewałam to, co ona, naprawdę, ja umiem dużo lepiej. Ja bym śpiewała Maraję, ale nie dostałam. Jest taka historia, jeżeli zgubisz pantofelek po północy, to albo jesteś księżniczką, albo powinieneś przestać pić, więc zdecydowanie dzisiaj... Proszę, niech to będzie ta pierwsza wersja. Więc zdecydowanie dzisiaj byłaś dla mnie księżniczką. Nie jestem pijana. Ale jeszcze można pić z buta. Tak, ale to już inna historia na kolejny brazylijski serial. Z mojego byś się ubzdryngolił po prostu natychmiast. Proszę bardzo, Kasiu. No po prostu Katarina Anchudeiro. Kasiula, no bardzo jesteś apetyczna latina, pięknie zatańczyłaś, bardzo fajnie uchwyciłaś charakterystykę tej postaci, zaśpiewałaś bardzo blisko Natalii Oreiro, a powiedziałabym, że pewnie w 80% ponad piosenki brzmiałaś tak jak ona. Bardzo było hot latino i wszystko tak jak miało być. Ale i... nie wiem, czy byście widzieli, jak Evora tutaj podrygiwała. Tak. Jak oni to tańczyli, to Evora aż tam chciała pomóc. Dziękujemy. Kasia Anchudowicz. Anchudeiro.